Tegoroczna edycja Festiwalu Literacki Sopot między 15 a 18 sierpnia będzie poświęcona literaturze brytyjskiej, a właściwie brytyjskim pisarkom. Czy słyszeli Państwo nazwisko Mary Wollstonecraft? Bo ja nie. I to jest bardzo dziwne, dlatego że jest to tak znana pisarka jak Virginia Woolf. Książka Charlotte Gordon będzie pretekstem do debaty na festiwalu, którą poprowadzi Magda Heidel, tłumaczka znakomita, właśnie wokół tej książki. Książki buntowniczki, niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. To była właśnie matka Mary Shelley i był to najsłynniejszy poród w historii literatury, ponieważ w 1797 Mary Wollstonecraft urodziła Mary Shelley, natomiast przyjechał lekarz z jakiegoś szpitala, który odbierając ten poród zaraził ją czymś i Mary Wollstonecraft umarła 10 dni po porodzie. Ale te dwie pisarki były ze sobą bardzo związane i Mary Shelley wychowywała się w cieniu swojej matki, chciała jej dorównać, ponieważ obie walczyły o równouprawnienie kobiet w czasach, kiedy prawa kobiet były mniej ważne niż prawa szympansów. To był właśnie XVIII wiek i XIX wiek. Mary Shelley znamy jako autorkę Frankensteina, tymczasem mało wiemy o jej życiu. I właśnie ta książka zapełnia ten brak. To jest podwójna biografia, także poznajemy losy obydwu kobiet połączonych ze sobą w dwóch narracjach. Rzecz fascynująca i bardzo jestem ciekawa tej dyskusji. Ale to dopiero początek. Młoda dziennikarka Reni Edo Lodge i jej książka Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. To było tak, że w 2014 roku Reni napisała na swoim blogu wpis właśnie pod tym tytułem, zdenerwowana tym, jak jej przyjaciele i otoczenie nie rozumieją kwestii rasizmu. Od tego się zaczęło, z tego wynikła ta książka dziennikarska, która jest bazą rozmaitych dyskusji. Tak naprawdę oczywiście odnosi się do rzeczywistości Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę ta dyskusja jest ważna i dla nas, ponieważ kwestie rasizmu w naszym społeczeństwie wyglądają inaczej, ale tak naprawdę to wszystko też, wszystko chodzi również o nas. Będzie też obecny komiks. Lżejsza od swojego cienia i Katie Green, autorka przyjedzie do Sopotu. To jest komiks bardzo ciekawy i opowieść graficzna. O czym? O anoreksji. O dorastaniu dziewczynki, o tej pustce, o tej czerni. Tutaj widzimy właśnie tę czerń, która zabiera ją w posiadanie. Sprawa jest bardzo paląca i tak naprawdę bardzo uniwersalna i znana bardzo wielu dorastającym, nie tylko dziewczynkom, ale dorastającym nastolatkom. Także ta historia jest uniwersalna. Oraz jedna z młodych pisarek, mało w Polsce znana, aż dziwne, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest bardzo poczytną autorką i jej zbiór Madame Zero i inne opowiadania w przekładzie Dobromiły Jankowskiej, to jest właśnie premiera wydawnictwa Pauza. Sarah Hall mieszka w Norwich. Nic mi to nie mówiło, dopóki nie spotkałam się z nią w Norwich. I okazało się, że Norwich w Wielkiej Brytanii to jest miejsce pisarzy, to jest ucieczka, schronienie pisarzy, którzy uciekają z Londynu. Najdalszą drogę odbył Sebald, W.G. Sebald, znany pisarz niemiecki, który wyniósł się z Niemiec i zamieszkał właśnie w Norwich. On rozpoczął tam studia translatorskie, które do dzisiaj bardzo prężnie działają, ale też wszyscy znani pisarze brytyjscy, wielu z nich przyjeżdża do Norwich, żeby prowadzić zajęcia z kreatywnego pisania. Sarah Hall również wybrała Norwich. Wychowała się na pograniczu brytyjsko-szkockim, w dzikiej krainie i ta dzikość krajobrazu bardzo jest obecna w jej literaturze, bo to jest autorka, która właśnie pokazuje, tak jak u Hemingwaya był mężczyzna, który walczył z naturą, u Sary Hall bardzo często to jest właśnie kobieta, która musi się zmagać z siłami natury, musi walczyć z żywiołem. Ona mówi, że dla niej to jest nic nadzwyczajnego. Wychowała się w takiej rzeczywistości, w której powodzie były na porządku dziennym, w którym wicher zupełnie apokaliptyczny właśnie w jej
w jej miejscu dzieciństwa był częstym zjawiskiem. Więc ona opowiada o tym świecie, w którym istnieją kataklizmy i o przyszłości. I o przyszłości. To jest pisarka, z którą warto rozmawiać o tym, co się będzie działo, bo mówi, że pisarze są właśnie od tego, żeby tę przyszłość opowiadać i próbować ją sobie wyobrazić. Literacki Sopot, miejsce dyskusji i spotkań z pisarzami, nie tylko brytyjskimi, bo będą tam autorzy najciekawszych premier ostatniego sezonu, dyskusje wokół teatru, wokół filmu i wszystkich dziedzin sztuki. Do zobaczenia w Sopocie.